Loża radiowa w Radiu Opole. W drugiej godzinie programu witają Marek Świerc i Aneta Skomorowska. I mamy też gości dr Dariusz Łądka i Piotr Duch. Witamy serdecznie. Witam. To spółka Vital Medic i spółka córka chyba, Vital Medic Education. Vital Medic z Kluczborka otrzymała 20-milionowe dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. To w Warszawie, nie na poziomie regionu. I te pieniądze pójdą na utworzenie tak zwanego Centrum Edukacji i Rozwoju w Medycynie. Panie doktorze, czyli czego? Co to za centrum? To centrum badawczo-rozwojowe, które w założeniu ma być przede wszystkim ośrodkiem treningu chirurgicznego. Ostatnio przy mojej ostatniej wizycie tutaj opowiadałem Państwu redaktorom o tym, że to niepojęte, że chirurdzy nie są zmuszani w swoim systemie edukacji do symulacji chirurgicznych i trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby to się stało rutyną, tak jak w lotnictwie. I ta moja idea, która gdzieś tam się zrodziła w mojej głowie parę lat temu, no teraz nabrała realnych kształtów i rzeczywiście mamy szansę, żeby takie centrum symulacji chirurgicznej powstało przy szpitalu w Kluczborku. Najpierw była pana idea, a potem pomysł na utworzenie Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim, czy na odwrót? Tak, to zupełny przypadek, ale fantastycznie się te dwa pomysły wstrzeliły w siebie, bo żeby stworzyć dobre laboratorium chirurgiczne dla chirurga, trzeba wyposażenia niemalże identycznego z takim, które jest konieczne do utworzenia dobrego zakładu anatomii do nauki studentów. Więc skoro powstaje Collegium Medicum przy Uniwersytecie Opolskim, no to ta nasza inicjatywa no, fantastycznie się wpisuje w ten plan. Panie prezesie, to w sumie można powiedzieć, że wyręczacie uczelnię w tym przypadku. Daleki byłbym od takiego sformułowania, chociaż traktujemy sprawę bardzo po partnersku. Cieszymy się, że możemy wesprzeć wysiłki uczelni na kierunku tworzenia Wydziału Lekarskiego, ale myślę też, że i mamy tego dowody, że przez uczelnię też jesteśmy postrzegani jako solidny partner, który wniesie w ogóle w rozwój nauki w tym zakresie bardzo wiele. No, uczelnia dzięki temu zaoszczędzi przy tworzeniu tego kierunku lekarskiego 40 milionów, bo w sumie tyle ta inwestycja kosztuje. To ewidentnie, ale w momencie, w którym uczelnia nas odwiedziła, szukając w nas partnerów, po pierwsze jako oddziałów klinicznych dla tworzenia Wydziału Lekarskiego i dostrzegła nasz pomysł, który wówczas leżał w formie projektu na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, od razu przyjęli, że w oparciu o tą infrastrukturę stworzą zakład anatomii, czyli od samego początku pojawiliśmy się w ich planach, zapisanych zresztą w aplikacji do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego jako część realizacyjna Wydziału Lekarskiego. Czyli można powiedzieć, że byliście częścią wniosku do resortu. Tak. A jak ten trening chirurgiczny, o którym pan wspomniał, będzie wyglądał? No to jest trening, który planujemy realizować w kilku równoległych aspektach. Po pierwsze, to będzie trening na zwłokach. Tak? Trudno sobie wyobrazić chirurga, który nie ma kontaktu ze zwłokami, nie ćwiczy procedury operacyjnej, którą chce wykonać na żywym pacjencie, nie ćwiczy jej na zwłokach. I to jest zapewne najbardziej kosztowna część tego całego przedsięwzięcia. Również w odniesieniu do kształcenia studentów trudno sobie wyobrazić uczelnię medyczną, która nie miałaby takiego zakładu anatomii. Tak, prosektoryjnego zakładu anatomii. Drugi aspekt tego treningu to trening wirtualny. To jest coś, co... Czyli tak jak na symulatorze lotów? Jak na symulatorze lotów, a nawet więcej, bo w przestrzeni trójwymiarowej. Na pewno, pani redaktor, zdarzyło się zagrać kiedyś w grę na konsoli PlayStation, gdy ma się na oczach takie okulary, które umożliwiają widzenie przestrzenne i poruszamy się w jakiejś wirtualnej rzeczywistości. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta rzeczywistość to było wnętrze organizmu ludzkiego, a chirurg z takimi goglami na oczach nie mógł sobie w tym wirtualnym świecie przećwiczyć operacji. I to w odniesieniu do konkretnego pacjenta, a nie do jakiegoś tam wyimaginowanego pacjenta, na którym ćwiczymy standardowy dostęp operacyjny. Można tą patologię konkretnego pacjenta przenieść do przestrzeni wirtualnej
i przebyć całą operację w dzień na przykład poprzedzający zabieg chirurgiczny. To jest coś niesamowitego i to jest coś, co prawdopodobnie będzie przyszłością w chirurgii. Czy tego typu szkolenia odbywają się gdziekolwiek w Polsce? W Polsce nie odbywają się tego typu szkolenia nigdzie jeszcze. Tak naprawdę to takie prawdziwe laboratorium chirurgiczne w Polsce jeszcze nie istnieje. To zresztą jest jedna z przesłanek, które kierowały mną, gdy chciałem coś takiego w Polsce stworzyć, bo sam w swoim kształceniu i wszyscy moi koledzy z oddziału musieliśmy jeździć do Stanów Zjednoczonych na takie szkolenia i tam pierwsze tego typu laboratoria powstały już w latach 80. ubiegłego wieku. Patrzyliśmy, zazdrościliśmy. W tej chwili już takie laboratoria pokazały się w Europie. Ostatnio byłem sam instruktorem na takich ćwiczeniach w Szwajcarii. Także ciągle gdzieś jeżdżę jeszcze i podglądam, ale jestem przekonany, że to laboratorium, które stworzymy tutaj, będzie najlepsze na świecie. Do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy za chwilę. Są z nami dr Dariusz Łądka i Piotr Duch. Rozmawiamy o zakładzie anatomii, który powstanie przy klinice w Kluczborku. Panie doktorze, powiedział pan najnowocześniejszy w świecie. W Kluczborku? To nie przesada? A dlaczego? Jeżeli, wie pan, człowiek zbiera doświadczenie przez całe życie i na końcu chce z tych wszystkich doświadczeń, które gdzieś tam, których doświadczył, wyciągnąć esencję. Najfajniejszą rzecz i przenieść to na projekt, który potem zostanie zrealizowany, no to mam prawo powiedzieć, że to będzie najfajniejszy ośrodek edukacyjny tego typu na świecie. Czyli będzie ściągał tych chcących się uczyć nie tylko z Uniwersytetu Opolskiego? No pewnie, że nie tylko z Uniwersytetu. Jeżeli to będzie jedyny ośrodek tego typu w tej części Europy, no to będzie ściągał lekarzy z całej tej części Europy. A ponieważ będzie robił to, przypuszczam, taniej niż konkurencyjne ośrodki w zachodniej Europie, nie widzę żadnego problemu, żeby nie przyjeżdżali do nas również lekarze z zachodu. Oprócz tej ceny, dlaczego jeszcze lekarze będą mogli przyjechać, będą chcieli przyjechać do Kluczborka? Piotr Duch. Z uwagi na unikatowe połączenie różnego typu symulacji. To, o czym dr Łądka mówił, symulacja wirtualna połączona z symulacją na modelu wydrukowanym na drukarce 3D i wreszcie model hybrydowy, czyli wszczepienie patologii właśnie konkretnego pacjenta w model anatomiczny, to jest unikatowe zestawienie. Sami jesteśmy w ogóle ciekawi, bo środowiska naukowe, które z nami współpracują, to są ludzie, którzy reprezentują na przykład nauki informatyczne i nauki medyczne. Gdzieś tam wewnętrznie taki sympatyczny spór się toczy, który z tych modeli, wirtualny czy rzeczywisty, będzie skuteczniejszy w symulacji zabiegowej. Myślę, że my ten spór też rozstrzygniemy dzięki temu, że pozwolimy na pełne porównanie tych dwóch procesów i w efekcie się okaże, że do pewnych zabiegów wystarczy modelowanie wirtualne, a do niektórych trzeba brnąć dalej i robić to w oparciu o modele drukowane bądź anatomiczne. Ale na tych modelach chyba wszystkich możliwych scenariuszy operacji nie będzie można przewidzieć, bo to zależy także od stanu pacjenta. Czy to też będzie w tym programie komputerowym na przykład uwzględnione? Do tego się najmniej uprawniony czuję, żeby o tym rozprawiać. Panie doktorze, jak to? Da się to tak przewidzieć, taką operację? Chociaż przyznam się szczerze, Darku, jeszcze powiem, nasz współpracownik, zresztą osoba, która się walnie przyczyniła do tworzenia tego projektu, dr Marek Waligura, radiolog. Gdzieś tam w rozmowach ze mną zawsze mnie zatrzymywał, bo ja mówiłem o tym, że będzie można nową metodę, na przykład nieinwazyjną, zaproponować w danym leczeniu poprzez to, że się da zaprojektować dostęp do głębokiego pola operacyjnego. Przepraszam, że to ja w sposób nieuprawniony mówię. A on mówił, ale są pewne kanony, których nie wolno przekroczyć. Myślę, że trochę je można próbować przekraczać dzięki temu, że będzie można symulować coś, co dla pacjenta będzie gwarantowało łagodniejszy przebieg leczenia. Tak, no symulator lotniczy też nie przewiduje wszystkich ewentualności, na które może pilot trafić, prawda? Ale dąży się do doskonałości. No, my też będziemy dążyli do tego, żeby jak najbardziej oddawać rzeczywistość, zwłaszcza, że ta przestrzeń do tych symulacji powstanie w oparciu o badania obrazowe konkretnego pacjenta. I to jest bardzo unikalne
podejście do sprawy. Czyli my będziemy się starali implementować patologię poprzez wydruk 3D i tworzyć tak zwane modele hybrydowe, na których chirurg będzie mógł w rzeczywistości laboratorium przećwiczyć operację, którą będzie robił kolejnego. Piotr Duch i dr Dariusz Łądka są w naszym studiu. Rozmawiamy o Centrum Edukacji i Rozwoju w Medycynie, które ma powstać w Kluczborku. Panie doktorze, mówił pan najnowocześniejszy tego typu ośrodek na świecie. Czyli nie kupowaliście technologii od nikogo innego, bo wtedy byście się powtarzali. Nie, oczywiście. To powstaje na takiej zasadzie, że podpatrujemy i wymyślamy własne rozwiązania. Udoskonalamy coś, co gdzieś na świecie się już sprawdziło. Łączymy pewne pomysły. A efektem ma być stworzenie opatentowanego symulatora operacji chirurgicznych. I myślę, że taki będzie efekt finalny i wszyscy przyjmiemy to z zadowoleniem. Panie prezesie, no przedsięwzięcie edukacyjne, ale też biznesowe. Przecież na tym trzeba będzie zarabiać. Tak, co najmniej tyle, żeby utrzymać ośrodek. Nie nastawiamy się tutaj na zysk, natomiast generalnie projekt, który zrealizuje cele jemu postawione, będzie również marketingowo wspierał działalność szpitala, bo będzie rozsławiał jego jakość, jego możliwości, na które liczymy. Natomiast oczywiście tak, samo centrum musi się samo finansować, stąd też coś, co musieliśmy zresztą udowodnić we wniosku aplikacyjnym. Chcąc uzyskać to finansowanie, musieliśmy pokazać źródła finansowe, które zapewnią utrzymanie, więc szkolenia, które chcemy kierować do chirurgów, do fizjoterapeutów, do środowiska medycznego w oparciu o tą infrastrukturę, to jest główny nurt przychodów. Zapewne też udostępnienie infrastruktury Wydziałowi Lekarskiemu Uniwersytetowi Opolskiemu. Z tego też pewnie będą jakieś pieniądze? Tak, dokładnie. I to są generalne źródła przychodów, które według mnie i tak zostały bardzo obiektywnie ocenione i oszacowane. Zresztą dowodem, że zrobiliśmy to rzetelnie, jest przyznane finansowanie. A jak długo trwały przygotowania do złożenia tego wniosku o dofinansowanie? Ile osób nad tym pracowało? Bo nie wiedzieliśmy nawet, że taki wniosek poszedł do Warszawy. Co w ogóle musiało być w tym wniosku? Przyznam, że skromnie milczeliśmy, bo cel był tak ambitny, że nawet spadanie z tak wysokiego konia, gdybyśmy wcześniej próbowali to ogłosić, byłoby... Porażka byłaby bolesna. Tak, poza tym każdy, kto by chciał nas zranić, komentowałby to pewnie tym, że nasze zamiary były mrzonką oczywistą i należy się dziwić, że nie zrealizowaliśmy tego zadania, więc woleliśmy to w skrytości robić. Natomiast chciałbym podkreślić, że ta skrytość również była zapewniona tym, że zrobiliśmy to absolutnie własnymi siłami. To znaczy ile osób? Kilka osób, które tworzyły projekt w zeszłym roku. Ja się czuję wręcz w obowiązku, żeby wymienić te osoby z nazwiska, bo wielki szacunek i podziękowania za wkład, który włożyły. Doktor Ewa Trajnowska, pani Ilona Mróz, doktor Marek Waligura, doktor Katarzyna Bogacz, Daria Śmiechowska, Ania Weiler. To jest zespół, który pracuje w Vital Medic i w Vital Medic Education, którzy tworzyli ten projekt. Chcę podkreślić, że elementem tego projektu jest agenda badawcza. Środków na centra badawczo-rozwojowe bez opracowania celu badawczo-rozwojowego się nie otrzymuje. I to było tak naprawdę największe wyzwanie naukowe, któremu podołaliśmy i z tego się należy bardzo cieszyć. No to co jest w tej agendzie badawczej? To wszystko, o czym dr Łądka opowiadał jako jej przygotowywanie współtwórca. Symulatora. Panowie, i właśnie, pieniądze już macie. Kiedy budowa ruszy i kiedy centrum będzie gotowe? Pan tak na mnie patrzy. Ja nie jestem ekspertem od budownictwa, ale mogę panu powiedzieć o moich nadziejach. No myślę, że w ciągu 2 miesięcy zakończymy fazę projektowania. Ona jest bardzo zaawansowana. Pozwolenia budowlane i ruszamy do boju. Myślę, że na zimę będziemy mieli stan surowy. A na rozpoczęcie roku akademickiego w nowym Collegium Medicum wpuścimy naszych studentów na zajęcia anatomii. Czyli jesień 2017? Tak, obiecaliśmy to dzisiaj pani prorektor Uniwersytetu Opolskiego, pani prorektor Piątkowskiej, więc myślę, że kobiecie danego słowa nie można nie dotrzymać.
ambitny plan. Do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy za chwilę. W Loży Radiowej wracamy do rozmowy z doktorem Dariuszem Łądką i Piotrem Duchem, spółka Vital Medic z Kluczborka. No i teraz niestety łyżka dziegciu w tej beczce miodu, dlatego że mówicie o tym, że to centrum, które budujecie, będzie też marketingowo wspierało szpital. Szpital, który jest gotowy, ale nie działa, bo czeka na kontrakt, panie prezesie, cały czas. Tak, dokładnie. Znowuż wyprzedzamy tą ideą otaczającą nas rzeczywistość, bo będziemy budować ośrodek, który ma służyć bardzo profesjonalnej, bardzo specjalistycznej i bardzo skomplikowanej, poddanej wielu ryzykom medycynie zabiegowej, która wypadałoby, żeby była robiona w naszym szpitalu w oparciu o zakontraktowane świadczenia z zakresu neurochirurgii, oddziału intensywnej terapii i ortopedii. Oddział intensywnej terapii nie tylko nam ma służyć w ogóle Kluczborkowi i Powiatowemu Centrum Zdrowia. Zresztą, które nie ma takiego oddziału. Nie ma, tak. Nie dość, że w Kluczborku nie ma, w Namysłowie też nie ma. Zyskaliśmy tutaj w tym zakresie poparcie i Rady Miasta Kluczborka, i Rady Powiatu Kluczborka, które podjęły stosowne uchwały. One zostały skierowane, z tego co wiem, do wojewody i do naszego oddziału NFZ. Na obecną chwilę nie ma żadnego odzewu, który by w tak świętej sprawie jak oddział intensywnej terapii, gdzie łóżek w województwie brakuje, mogły dać efekt w postaci zakontraktowania. A co mówi NFZ? Dlaczego tego kontraktu nie ma? Brakuje im środków. Czyli to co zawsze. Chociaż przyznam, że w przypadku oddziału intensywnej terapii, gdzie procedury są zawsze ratującymi życie, mówimy o nielimitowanych świadczeniach, więc i one tak czy owak muszą być wypłacone, więc do końca nie rozumiem akurat w tym przypadku tej argumentacji. W zakresie pozostałym zabiegowym oddziału neurochirurgii i ortopedii pewnie więcej do powiedzenia będzie miał dr Łądka, czy to jest na Opolszczyźnie potrzebne. Mamy także rezonans, który jest jedynym tego typu urządzeniem w północnej części Opolszczyzny, bo ani w Oleśnie, ani w Namysłowie, ani w Kluczborku nie ma innej placówki. To też powinno władze NFZ-u przekonać, że warto zakontraktować po to, żeby pacjent miał bliżej, niekoniecznie zmuszony do jazdy do Opola bądź do Kędzierzyna czy Nysy. Panie doktorze, miał być konkurs na te oferty. Mieli wygrać ci, którzy są najlepiej przygotowani, i tylko konkursu nie ma. To pytanie do polityków. Tego konkursu już od paru lat nie ma, prawda? Tylko są aneksowane umowy. No ja jako konsultant wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że w tej mojej działce na Opolszczyźnie są ogromne potrzeby. Ogromne potrzeby wywołane neuroepidemiologią. To wynika po prostu z epidemiologii chorób, które powinny być leczone neurochirurgicznie. I myślę, że jest miejsce nie tylko dla oddziału neurochirurgii w Kluczborku, ale może jeszcze trzeciego oddziału neurochirurgii, który koncentrowałby się na leczeniu udaru w mózgu, jakiegoś zabezpieczającego szpital na wodociągowej. No zobaczymy, co przyszłość pokaże. No mam nadzieję, że ktoś zrozumie wreszcie, że ludzie do operacji neurochirurgicznych nie mogą czekać w kolejkach sięgających 6 miesięcy. Czyli decyzja polityczna o tym, by te konkursy ogłosić. Tymczasem na razie trwa reorganizacja NFZ-u. Nie wiadomo, czy NFZ w ogóle przetrwa tę reformę, bo nie wiemy, jaki będzie docelowy model finansowania służby zdrowia. W zakresie formalnym mamy póki co przeniesiony termin na otwarte konkursy na 30 czerwca 2017. Myślę, że... Czyli jeszcze rok. Tak, to jest, muszę podkreślić, bodajże czwarte przesunięcie terminu począwszy od roku 2013, więc system jest zamrożony, zamknięty dla nowych inicjatyw. Źle się tylko dzieje, że za każdym razem mówimy o ustawowym terminie. To coś oznacza, bo z tychże ustaw i tych terminów tam wskazanych ludzie tacy jak my czerpią wiedzę i w związku z tymi terminami wydają pieniądze na inwestycje. Tak. Więc okazuje się, że nie można być niczego pewnym, również i terminów ustawowych, które są dowolnie zmieniane, i wystarczy zaproponować malutką poprawkę i dokonać zmiany, i ci, co mieli odwagę uwierzyć w te terminy, zostają na lodzie.
No nie miejmy brzmi nadzieję, to optymistycznie, ale... Tak, miejmy nadzieję, że to też się uda uregulować. No będziemy oczywiście śledzili te inwestycje, no i perpetie całej kliniki. Mówimy o tym od bardzo dawna. Mam nadzieję, że NFZ też pójdzie po rozum do głowy, pieniądze znajdzie. No, pacjenci czekają. Naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Dariusz Łądka i Piotr Duch, Vital Medic. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Loża radiowa w Radiu Opole. Od poniedziałku do piątku od 12.00.